Telewizja Zalesia, a także inne środowiska społeczne, Stowarzyszenia Zalesia Górnego od jakiegoś czasu apelują o pomoc dla Magdy. Chcemy, by miała nowy wózek, dlatego że ten stary naprawdę już jest staruszkiem. Co w nim szwankuje, Magdo? Witam serdecznie. No niestety powoli wózek zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Mam go już 9 lat, jest po remoncie. Jest wymieniony, mam joystick, elektronika zaczyna siadać, akumulatory niestety wyczerpują się, nowe wytrzymują 35 km, te obecne, które są niby wymienione, niby nowe, a tak naprawdę przyjadę z kuchni do pokoju, z pokoju do kuchni i połowa akumulatora niestety już wysiada. Także powoli, powoli chyba już jego kres traci czas, tak? Wiemy, że nowy wózek będzie kosztował 20 tysięcy, a gdybyś się zdecydowała na remontowanie tego starego wózka, to jakie to byłyby koszty? Ja myślę, że w tym momencie to jest taka studnia bez dna, że tak naprawdę cały czas do niego można dokładać, a ciągle coś wysiada nowego i tak naprawdę te koszty chyba by były porównywalne, mi się wydaje. Czyli jeden do jednego prawie, tak? Mówiłaś mi kiedyś, że ten joystick kosztuje 800 zł, tak? Tak, dokładnie. Tutaj nawet dla porównania taki kabel kiedyś mi się przetarł. Ja zawiozłam wózek do serwisu, okazało się, że to jest koszt 1000 zł. Taki jeden kabelek. Tak, czyli rzeczywiście byłaby to skórka za wyprawkę, gdybyśmy próbowali remontować. Bardzo czekamy na Państwa wsparcie, liczymy na nie. Dzisiaj podczas jarmarku będą różne możliwości, aby gdzie pomóc i zebrać te 20 tysięcy. Bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy za wielkie serce.